i siemanko, witajcie w kolejnym filmie. Odbieramy białą waltrę za gromy po przeglądzie. Zobaczcie, jakie tutaj fajne ciasteczko. No i jedziemy, podczepiamy przyczepę i jak się uda, to dzisiaj zaczniemy zbieranie. To wam już później będę pokazywał. No i stało się, lecimy na zbieranie dwoma zestawami. Zobaczcie, pierwszy mój zestaw, którym ja jadę. Przyczepa budowlana Pronaru, a za mną Sebastian jedzie ze zbieraczką bordową Waltrą. No i spróbujemy coś dzisiaj pozbierać. Jesteśmy praktycznie blisko naszej siedziby, więc realizujemy z odwozem zbieranie kamieni. W sumie pierwszy raz, no kiedyś tam realizowaliśmy na początku naszej działalności, ale można powiedzieć, że to dopiero pierwszy taki nasz raz. Może będziemy cały czas u jednego klienta odwozić. I stąd moje pytanie, ile się bierze za taki odwóz przyczepą budowlaną? To się liczy za motogodzinę, czy to się liczy za, nie wiem, godzinę ogólnie spędzoną na polu? Podpowiedzcie mi, jak wy takimi przyczepami robicie usługi, bo nie wiem, jak do tego tematu podejść. No jedziemy spróbować, no myślę, że będzie szło. Zobaczcie, po poboczach widać, że u nas jakoś tam specjalnie mokro nie jest. A ruszamy praktycznie miesiąc wcześniej niż zwykle, bo zawsze to tam rozpoczęcie wychodziło około 5 marca mniej więcej. I ruszaliśmy zwykle na Wielkopolsce, no w tym roku w Lubuskim, no zobaczymy, jak to będzie szło. Ziemię byliśmy wczoraj obejrzeć, przesypliwa, piaszczysta, nawet miejscami żwir był gdzieś tam wyorany. Zresztą zobaczycie to wszystko na polu. No mamy dzisiaj 14 marca, także w walentynki ruszamy ostro ze zbieraniem kamieni. Może zwolnij, bo go coś nie widzę w lusterku ze zbieraczką, trochę ciężej ma jechać. A ja prowadzę na pole, także musi być za mną. Także to widzimy się pewnie już na polu. Robimy pierwsze kółko wokół pola. Na początku tam coś nagrałem, ale nic nie mówiłem z tego względu, że maszyna jeszcze była bez ziemi i wszystkie te kamienie się obijały. Było tak głośno, że nie dało się nic nagrać, ale tutaj jestem spokojnie. No i są miejsca, że ten kamień jest, są miejsca, że go nie ma. Głównie taki drobny, ale czasem właśnie o, trafi się taka sztuka albo inna, też taka duża.
2-3 kółka zrobimy wokół pola. No już później z nawigacją będziemy jechać. Doładowałem przed chwilą kartę SIM, bo też jak wjechaliśmy na pole, to było 80 cm dokładności, ale sieć dobrze była połączona, więc wiadomo było od razu, że nie ma kasy na koncie. A tutaj mają takie pivoty, chyba 2 albo 3 na tym polu, a całe pole ma 150 hektarów, więc może nawet więcej. My zbieramy tutaj tą 50 w prawo. No i tam właśnie jest punkt, wokół którego się obraca ten pivot. Tam chyba studnie są pod tymi drzewami. A ziemia taka jak widać. Miejscami troszkę piasku. Chyba głębiej troszkę zaorali niż zwykle. Jakoś tam super mokro nie jest. Ziemia jest przemoczona, wiadomo, ale to jest tak przez cały marzec praktycznie, jak co roku zbieramy. Na tym roku trochę wcześniej zaczęliśmy też. W każdym razie idzie powoli ta robota. No i będziemy kontynuować. Za 2 dni nadają deszcz, tam za 3 dni, więc może akurat te 50 tam się uda zrobić. Nie będziemy tu jakoś mocno się spieszyć, żeby pracować przez całe noce. Tylko dzień będziemy robić. Druga maszyna jeszcze w serwisie na przeglądzie. Więc też drugiej maszyny jeszcze nie ma. No a teraz mamy zapiętą tą starą maszynę. Przemalowaliśmy tylko skórę i na czarno, tutaj boki, więc pasuje idealnie do nowej Valtry. A Valtra już ma, powiem wam, 1300 godzin. Valtra już troszkę przepracowała u nas. Drugą Valtrę dzisiaj odebraliśmy. Stoi tam na końcu pola z przyczepą, którą będę odwoził. Druga Valtra już ma ponad 4000 grubo, także też sporo już przerobiła. No i tak to powoli idzie. No tu jakaś cięższa ziemia się chyba trafiła, bo musi się zatrzymać. Albo jakiś kamień większy nam lata. Dobra, to co? Widzimy się za chwilkę. Bo jeszcze sypaliśmy pół zbiornika niecałe. Teraz jeszcze wam pokażę, jak to wygląda w szczepie. No, po 2-3 zbiorniki będziemy wozić, więcej nie ma co. I tyle. Jeszcze sporo tu ziemi zostało jakiś z wykopów. No, kamień tu nie wygląda źle. Korzeni nie jest dużo, też jakoś super. Byłem wysypać, tam mieliśmy 1,5 zbiornika na przyczepie, no ale zobaczyłem sobie przy okazji, gdzie jest miejsce do wysypywania, póki widno. Bo już mamy godzinę 15. No, mieliśmy jakieś tam drobne przerwy, trzeba było dostroić maszynę, dostroić ciągnik do tego naszego zbierania. No i powoli, powoli będziemy ruszać z pełną mocą. Pole fajne. Dzisiaj 14 luty, do końca lutego 2 tygodnie. Może coś nam się uda jeszcze podgonić tej pracy, jak nie będzie padać. Przydałoby się trochę słońca, bo zobaczcie, ślady w ogóle po nas nie schną. Albo słońca, albo wiaterku takiego. No zawsze by było trochę lepiej. No tam sypniemy na rogu. I do początku już dojedzie z zbiornikiem spokojnie. No także tak mniej więcej będzie wychodzić, że zbiornik w jedną stronę. Nie cały może, ale tak mniej więcej będzie. No tych przejazdów się tutaj sporo szykuje.
3 dni myślę i zrobimy, jak dobrze będzie szło. No dzisiaj taki pierwszy dzień rozgrzewkowy, to w sumie go można, nie trzeba liczyć, ale w środa, czwartek, piątek powinniśmy to zrobić. Jeśli nic się nie popsuje. No także będę Was tutaj na bieżąco informował z naszymi postępami. Jeszcze w przyczepie rano zmieniliśmy oponę. Jedna była większa, no szybko kiedyś zrobiona. Wrzuciliśmy jedną nową. No, za rano jeszcze byliśmy w Gorzowie, odebrać Waltrę z Agromy. Białą, bo była na serwisie, czerwona już była dawno przeserwisowana. No i na 600 godzin będzie spokoju. Akurat na 4200 była, równo wybiło praktycznie. Teraz na 4800. Kolejny serwis. No i to będzie duży serwis. Teraz był mały, tak. Mały jest co 600, duży jest co 1200 godzin w obydwu Waltrach. Maszyna druga też powinna być do końca lutego, także już od początku marca myślę, że na dwie ruszymy. Na razie jesteśmy tutaj w Lubuskim, niedaleko siedziby, ale będziemy ruszać coraz bardziej na wschód. Też na wschodzie Polski chyba trochę mokrze i tego śniegu jeszcze trochę jest. Może akurat dobrze, że tu się udało popracować. I co, my działamy i widzimy się pewnie później. Ja jadę w tamtą stronę, to sypniemy ten zaraz w narożniku. No i zobaczcie, dojechał w tą stronę i ma już zbiornik z czubkiem. Może tego tak nie widać, chociaż może z tej strony będzie lepiej. No i akurat sypiemy tutaj w narożniku. Drugie kółko robimy. Drugie kółko, także w domu z powrotem będę musiał jechać z przyczepą, bo więcej niż te zbiorniki nie będę brał. Tam też jest spory kawałek do dojazdu. Droga taka sobie. Więc teraz się ładnie sypię na koniec. Godzina 16 i jeszcze nam się tam słońce gdzieś przebija. No mogłoby tak troszkę poświecić, to by ta ziemia ładnie przesychała do zbierania. A tak właśnie się prezentuje mój zestawik na dziś. Przyczepa Pronar T679x2 z nadstawkami, budowlana. Można na nią ładować do pełna, wiadomo, ale nie ma sensu. Będziemy sypać 2-3 zbiorniki i będę jeździł. Jeden jest wsypany, zaraz wejdę Wam pokażę. Waltra też się fajnie prezentuje. Świeżo po przeglądzie. Takie mam pytanie, na ile Wam opony starczają w tych Waltrach? Bo zobaczcie, mamy 4200 godzin. No i z przodu jest jeszcze sporo. W tylu asfaltach co my jeździmy.
tyłu są dużo lepsze, bieżniki i opony są Mitasa. Naprawdę udany egzemplarz się tutaj trafił. W tej drugiej mamy Trelleborgi. Zobaczymy, jak się będą spisywać. Też gdzieś tak mniej więcej po 4000, 4500. No, maszyna już podjeżdża. Drugie kółko będziemy kończyć. I chyba dwa kółka wystarczą, już zaczniemy robić pasami, ale pewnie od tamtej strony, bo tam jest jednak ta prosta. A tutaj ten będziemy wykańczać na koniec te zawijasy, bo tu sporo jest takich właśnie zakamarków. Jeszcze w tej walce mi coś nawigacja nie łączy. Też doładowałem dzisiaj konto, ale jeszcze nie załapała coś, więc zobaczymy. Co to będzie, chyba że nie ten numer doładowałem. No i powiedzcie też, jak wam się podoba husaria w czarnym malowaniu. Czy lepsze białe skrzydła, czy lepsze czarne. Niedługo wróci nowa maszyna. To będziecie mieli porównanie, bo tamta nie będzie normalnie w fabrycznych kolorach. Waltra ma co robić, tutaj ziemia cięższa, spalanie też pewnie będzie pod 30 litrów. Myślę, że do początku spokojnie dojedzie. No i tych korzeni z kukurydy troszkę wpada zawsze. No mieliśmy małą przerwę, bo nam rolka się odbyła pod bębnem. No i zanim zmieniliśmy, zrobiło się ciemno, a teraz już łapie przymrozek lekki. No i też to zbieranie już nie będzie szło. Także sypiemy ostatni zbiornik, będę to wysypać, zjeżdżamy sprzętami. No i na dzisiaj tyle. Ile się udało, tyle się udało. Ważne, że rozpoczęliśmy, sprawdziliśmy wszystko co i jak. Jednak jeszcze zbieramy. Zobaczcie, w waltrze już pokazuje minus 1, 20-23. Tą szyba czysta. Tak nie wiem. Ja byłem wysypać. No i co? Czekam na kolejny zbiornik. Zaraz tam dojedzie po granicy, dosypniemy. Jeszcze ta skorupa się z wierzchu nie zrobiła, więc zbieramy póki można, no ale pewnie nie uda się skończyć. No sporo przerw dzisiaj, niewiele co zrobiliśmy, ale dobre i to na rozpoczęcie.